Dzień dobry państwu, nazywam się Szczepan Jonko i chciałbym tylko krótko opowiedzieć wam pewną bajkę, ja wiem, no raczej z morałem. Dawno, dawno temu, za siedmioma górami, za siedmioma morzami, no musimy sobie to jakoś wyobrazić, musimy gdzieś to umiejscowić. Było sobie państwo, w której żył król, dwór i poddani. Ale królem i dworem za bardzo się nie zajmujmy, bo, bo mnie poniesie i będę musiał użyć słów uznanych y, powszechnie za niecenzuralne. Dostawmy go, niech on sobie tam króluje. Ale w tym państwie była firma, którą roboczo nazwiemy Karoca. Tak od karocy, od karety. Której zadaniem było to, że zajmowali się tym, że odpłatnie przemieszczali mieszkańców tego państwa. Punktu A do punktu B. Firma wielka, olbrzymia, finansowana też nie tylko z kieszeni mieszkańców, ale finansowana też z kieszeni króla. Posiadała w swoim zasobie karoce wygodne, klimatyzowane, z pełnym wyposażeniem, ale też miała zwykłe na drewnianych kołach, a na końcu dla zwykłego plepsu posiadała karoce. Wypominające albo generalnie żywo wyjęte z wozu drabiniastego. Ale sprzęt jak sprzęt ważni są ludzie. W tej firmie działo się dobrze, potem bardzo dobrze, potem mniej dobrze. Generalnie wybrała kierunek na bardzo nowoczesne karoce. No, trzeba iść z duchem czasu. No, karoce pojawiły się coraz bardziej wygodne. Co prawda, plebs prawie z nich nie korzystał, korzystał bardziej z tych wozów drabiniastych, ale bardziej w mojej bajce ważne jest to, kto obsługiwał te karoce. A karoce przeważnie obsługuje woźnica. I w tej firmie tych woźniców było dosyć dosyć. I wszystko byłoby może dobrze, gdyby królowi lekko nie odbiło. Państwie zaczęło się dziać nie za bardzo. W firmie również. No, i woźnice zgadali się, że trzeba mieć podwyżkę. Uznali, że zarabiają za mało, więc zgłosili się do szefa, szefostwa firmy Karola, żeby wynegocjować, wywalczyć, wyrwać jak największą kasę dla siebie. I słusznie, skoro uznali, że za swoją pracę zarabiają za mało, to ich żądania były jak najbardziej usprawiedliwione. Oczywiście usłyszeli, że nie ma, nie ma, nie ma i nie będzie, nie możemy, i tych spotkań o rumie i kawie było dość dużo, ale co prawda ciągle słyszeli, że nie ma, ale uparcie twierdzili, że chcą. Aż do niedawna, kiedy na jednym z tych ostatnich spotkań. Pojawiło się światełko w tunelu, że jednak trochę można, że jednak coś by się znalazło, ale pod pewnymi warunkami. Woźnice poczuli siłę i jednym chórem zaśpiewali, skoro tak, a skoro mówiliście, że nie ma i nie będzie, a teraz się troszkę znalazło, to znaczy, że trzeba żądać jeszcze więcej. No i... No i patrzę. Większość woźnic, która nie brała udziału w tych spotkaniach, negocjacjach, tym rumie i tej kawie i herbacie, czuptała nóżkami i nadal jeździła sprzętem od muzeum do kosmicznych rozwiązań. No, jedno z tych kompromisowych rozwiązań jest tematem mojej bajki. Otóż zaproponowano, aby w ramach Reorganizacji tej firmy, wszyscy woźnice od tych, którzy jeżdżą muzealnym sprzętem do tych, którzy jeżdżą wystawnymi karosami, zarabiali relatywnie bardzo podobnie. Ale to by było jeszcze półbiedy. Generalnie sprowadza się to do tego, że stary woźnice, którzy pamiętają czasy powstania tej firmy, pierwszych drewnianych wozów, są w tej firmie balastem. Bo tak trzeba to nazwać. To jest balast. Uznano, że w tej firmie nowi woźnice to jest priorytet. Ale młodzi nie chcą być woźnicami, bo generalnie woźnice zarabiają za mało. Więc trzeba coś wykombinować. Więc co najprościej? Najprościej powiedzieć starym. Że słuchajcie, Wy już nie będziecie ani piekarzem, ani księdzem, ani no, lotnikiem nie, bo tam samolotów jeszcze nie było. I by tymi gwoźnicami będziecie już do śmierci, ale nam potrzeba świeżej krwi, a świeża krew nie będzie chciała pracować za tak śmieszne pieniądze. I tu, nie zagłębiając się za głęboko, dojdziemy do sytuacji takiej, że trzeba przedstawić, po co ja tą bajkę opowiadam. Otóż krew mnie zalewa, że jest takie państwo, z taką firmą, z takim królem i z takimi firmami, którzy starych, lojalnych pracowników mają w głębokim poważaniu. Bo lojalność w firmie jest jedną z najważniejszych rzeczy. Doświadczenie pracownika jest jedną z najważniejszych rzeczy. Owszem, nie wolno bagatelizować świeżej krwi. Ale jak można sobie wyobrazić, że ktoś na początku kariery zawodowej będzie rościł sobie takie same prawa i takie same zarobki od tego, który karocą powozi na przykład 40 lat? Czy szefostwo tej firmy ma poczucie tego, że krzywdzi ludzi? Że uraniłowka to jest złe rozwiązanie? Że wszelkie próby wsadzania, Klina między woźnicę młodego i starego grozi konfliktem w pracy? Przypominam to, że starzy bardzo często właśnie jeżdżą tymi drabiniastymi wozami, bo młodzi chcieliby, i to jest prawo też młodości, jeździć tymi wygodnymi, w lepszych warunkach i wożąc w lepszych gości. Ale gdzie tu jest zdrowy rozsądek? Gdzie jest liczenie się z pracownikiem i z człowiekiem. A skoro tak, to po co to jest robione? To nie jest żadna rewolucja i to nie jest żadne wyjście z naprzeć. Swoją bajkę opatrzę hashtagiem murem zaszczepanym. Jeżeli woźnice zgłoszą się do mnie i będą chcieli, chcieli mnie poprzeć, to proszę o pozytywne komentarze. Jeżeli woźnice. Będą niezadowoleni z tego, co mówię, to też proszę tylko bez inwektyw i bez przekleństw. Bo bez względu na to, kto tu będzie królem, to trzeba będzie wozić ludzi z punktu A do punktu B. I ważne, że jak spotkają się ci woźnice na szlaku, bez względu na to, czym jadą, żeby darzyli się wzajemnym szacunkiem, a nie patrzeli, jak tu jeden drugiego. Może oskubać, albo nie daj Bóg oszukać. Pozdrawiam i mam nadzieję, że będziecie często korzystali, będąc w tym państwie, z usług tej firmy, bez względu na to, na jaki transport was stać. Pozdrawiam i do zobaczenia.